Poranek Radia TOK FM. Pan Paweł Zalewski, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, pierwszym gościem poranka. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak tam w Parlamencie Europejskim trwają prace nad budżetem, perspektywą finansową Unii Europejskiej? W środę w Strasburgu przyjmiemy rezolucję, która będzie dawała polityczny mandat delegacji Parlamentu Europejskiego do rozmów z Radą i Komisją właśnie na temat tego wieloletniego, siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej. I myślę, że to będzie generalnie rzecz biorąc dobry mandat dla Polski, dlatego że po pierwsze, jeżeli budżet został przyjęty przez liderów Parlamentu Europejskiego negatywnie, to dlatego, że był za mało hojny. Czyli mówiąc krótko, Parlament Europejski uważa, iż więcej środków powinno być przeznaczonych. Ale budżet nie będzie bardziej ale hojny, budżet nie bo będzie tak bardziej ustalili hojny. Przywódcy. Tak, ale może być bardziej elastyczny, to znaczy może istnieć większa swoboda w przenoszeniu środków z jednego tytułu budżetowego do drugiego. Jeżeli się okaże na przykład, że środki na innowacyjność nie są wykorzystywane, a na przykład jest dużo projektów w zakresie spójności, no to będą mogły być łatwiej przesuwane. Taka jest intencja parlamentu. Również jest taki pomysł, aby w połowie funkcjonowania tego budżetu dokonać jego rewizji, sprawdzić, jak on funkcjonuje, czy można coś poprawić w taki sposób, aby jeszcze lepiej te pieniądze wydawać. Tak więc to są wszystko zalecenia, które w moim przekonaniu, a myślę, że będą przyjęte, będą działały na naszą rzecz. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, jeżeli się okaże, że Polska wykorzystuje bardzo dobrze środki, a inne kraje będą wykorzystywały gorzej, albo w innych tytułach budżetowych nie będzie tyle projektów, to będzie można przesunąć na te projekty, którymi my jesteśmy zainteresowani. To jest pierwszy przykład. Czyli kiedy możemy się spodziewać akceptacji dla tego budżetu? To będzie długo, bo rozumiem, że to wstępny etap jest, prawda? Najpierw bunt Martina Schulza i kierownictwa parlamentu przeciwko decyzjom. No teraz pan mówi, że w środę zostanie przyjęty mandat negocjacyjny dla Parlamentu Europejskiego. Tak. Rozpoczną no się zaraz dalej po tym negocjacje z przedstawicielami Komisji i Rady, przede wszystkim Rady. Ja spodziewam się, że te negocjacje zakończą się w czerwcu, tak żeby przed wakacjami jeszcze Parlament Europejski mógł zatwierdzić ten budżet i sądzę, że to jest realny termin. A co jeszcze ważnego dla Polski się dzieje w tej chwili w Parlamencie Europejskim? No jest dyskusja o wspólnej polityce rolnej, w jaki sposób ją reformować. To jest na razie taka bardzo wstępna rozmowa. No to bardzo wstępną rozmowę to mamy od lat. Ale myślę, że ona już... Że w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej jest coraz bardziej powszechny pogląd, że w takiej mierze, w takich ramach ta polityka się nie sprawdziła i jest coraz większa determinacja, żeby dokonać jej zmiany, nie zrezygnować z niej. Na pewno przez najbliższe 7 lat ona będzie funkcjonowała w takim stopniu, w jakim zostały na nią przeznaczone pieniądze, ale jednak, żeby po tej 7-latce dokonać pewnych zmian. Panie pośle, pan tak z pewnego oddalenia patrzy na tę politykę polską, bo nie należy pan do tych eurodeputowanych, którzy codziennie mają po 3 konferencje prasowe na wiejskiej. No i co pan przede wszystkim widzi? Ja myślę, że widzę dwie rzeczy. Po pierwsze, widzę, jak rośnie pozycja Polski. I to mnie bardzo cieszy jako osobę, która interesuje się polityką zagraniczną. To rzadko pan słucha debat w polskim parlamencie, bo by wynikało, że pozycja Polski w ogóle jest żadna. Ja słuchałem debaty nad wotum zaufania, czy nieufności dla rządu i rzeczywiście były tam prezentowane dosyć interesujące tezy, jakby rzeczywiście Polska funkcjonowała w jakiejś mikroskali europejskiej, a miało to miejsce po tym, jak pozycja Polski została uznana i przez panią Merkel, i przez prezydenta Hollande'a, i przez naszych partnerów z Grupy Wyszehradzkiej, bo odbyło się właśnie spotkanie w takim formacie na temat polityki obronnej. Ale po pierwsze, ta pozycja Polski wyznaczana jest pozycją polskiej gospodarki i dzisiaj przeżywamy trudności, jak cała Unia Europejska. Natomiast
to, co było polską słabością przez wiele lat, staje się dzisiaj polską siłą. Już dzisiaj nie mówi się o Polnische Wirtschaft w Niemczech. Niemcy na to patrzą zupełnie inaczej. Uważają, że Polska jest krajem, który przynosi rozwiązania i chcą mieć Polskę po swojej stronie. Wielki sukces w Hanowerze. Wielki sukces w Hanowerze. To pokazuje, pokazuje, w jaki sposób polskie firmy, które zajmują się innowacjami, nowoczesnymi technologiami, są w stanie konkurować i funkcjonować w bardzo takim nowoczesnym świecie niemieckim. No, Niemcy są przecież liderem, jeżeli chodzi o te rozwiązania w Europie. Dalej, to jest kwestia budżetu, o którym rozmawialiśmy. Odnieśliśmy olbrzymi sukces. Myślę, że zupełnie niespodziewany, bo przecież poprawiliśmy jeszcze naszą pozycję w porównaniu z tym, co przewodniczący Van Rompuy proponował na poprzednim szczycie. I to jest olbrzymia rzecz. Natomiast jak patrzę na dyskusje, które toczą się w Polsce, to myślę, że one w dużej mierze toczą się oderwaniu od rzeczywistości. To znaczy, że jest tworzona taka wizja poprzez różnego rodzaju argumenty, którymi operuje opozycja, czy też sposób ich prezentowania, no, że po prostu w Polsce jest koniec świata. Że w Polsce jest olbrzymia bieda, że w Polsce jest olbrzymie bezrobocie. To nie znaczy, że w Polsce nie ma biedy, bo ten obszar biedy ciągle w Polsce istnieje. Bezrobocie jest olbrzymim problemem, ale jeżeli porówna się kraje, do których niedawno Polska jeszcze usiłowała równać, takie jak Hiszpania, no to można powiedzieć, że pod względem bezrobocia jest dwa razy lepiej. To nie znaczy, że jest dobrze, ale tutaj nie można, nie ma czego porównywać nawet. Jarosław Gowin dzisiaj w Fakcie, no nie, my to staram się traktować poważnie, wywiady dla tabloidów, powiedział, że chce wystartować na szefa Platformy. Oczywiście w przypadku, gdyby przestał być ministrem sprawiedliwości, co zawsze może się przecież zdarzyć. Chciałby pan, żeby Jarosław Gowin był szefem Platformy Obywatelskiej? Ja jestem przekonany, że szefem Platformy Obywatelskiej będzie Donald Tusk. I to myślę jest dosyć oczywiste także dla Jarosława Gowina. Natomiast... A co, szantażuje? Nie, żeby myślę, go nie usuwać ze stanowiska? Nie, myślę, że pozycja Tuska jest niezagrożona. Potwierdził swoimi ostatnimi działaniami i w partii, i w Europie, że tak właśnie jest. Natomiast jeżeli Jarosław Gowin zdecyduje się, zobaczymy, co zrobi Grzegorz Schetyna. Jeżeli będziemy mieli wybory bezpośrednie, to będzie to bardzo interesująca lekcja demokracji. Muszę powiedzieć, że to będzie po raz pierwszy w historii polskiej demokracji, kiedy lidera partii będą wybierali członkowie tak dużej partii bezpośrednio. A pan jest zwolennikiem takich bezpośrednich wyborów? Jestem. Uważam, że w sytuacji jaką takiej... Jaką one miałyby wartość? Myślę, że jest takie poczucie w opinii publicznej, iż partie w jakimś sensie, jeżeli chodzi o wewnętrzną hierarchię, są zabetonowane, że wszystko jest rozstrzygnięte. I wielokrotnie rozmawiając z ludźmi, miałem takie przekonanie, że oni uważają, że obywatele, także członkowie partii, na niewiele mają wpływ. Jeżeli w Platformie, a ja jestem wielkim zwolennikiem tego pomysłu, takie wybory się odbędą, pokażą, że Platforma jest realnie obywatelska, że członkostwo w tej partii wpływa nie tylko na to, co się dzieje w Platformie, ale także na to, co się dzieje w kraju. I to jest, w moim przekonaniu, to będzie wielka lekcja demokracji. Leszek Miller też był wybierany tylko przez internet w wyborach i nie miał kontrkandydata. To też była lekcja demokracji. W końcu, jak się nikt nie zgłosił, to jego sprawa. No to jak tutaj będzie kontrkandydat, to będzie jeszcze ciekawiej. A Schetyna pana zdaniem wystartuje? Myślę, że może wystartować. Każdy z kontrkandydatów Donalda Tuska ma świadomość, że wygra Donald Tusk. To jest oczywiste, ale myślę, że taka będą próba... Będą liczyć głosy na przyszłość? Myślę, że to jest jedna z motywacji istotnych, ale z mojego punktu widzenia, powtarzam, im lepsza, im większa konkurencja wewnętrzna, tym lepiej. Ja zawsze się opowiadałem za konkurencją. Widzi pan przyszłość przed Europą Plus Aleksandra Kwaśniewskiego i Palikota? Ja powitałem ten projekt z nadzieją. Po pierwsze dlatego, że
to, co się dzieje dzisiaj w Europie, takie zamykanie strefy euro, budowanie własnych instytucji przez strefę euro, tworzy nowy kontekst, nowe wyzwanie dla Polski. W moim przekonaniu, w momencie, w którym spełnimy kryteria z Maastricht, a one są dla nas ważne, po to, żeby była niska inflacja, żeby nasze pieniądze utrzymywały swoją wartość, po to, żeby był niski deficyt, po to, żeby państwo nie marnotrawiło tych pieniędzy. A więc jeżeli spełnimy kryteria z Maastricht, w moim przekonaniu powinniśmy wejść do strefy euro. I to jakby zmienia logikę polityki w Polsce, bo powoduje, iż wszyscy ci, którzy są za tym, powinni się jednoczyć. Myślałem, że Aleksander Kwaśniewski stworzy, mam nadzieję, takie ugrupowanie lewicowe, które będzie partnerem Platformy Obywatelskiej i będzie wspomagało Donalda Tuska, Platformę Obywatelską w Parlamencie Europejskim, bo przecież to są wybory do Parlamentu Europejskiego, w realizowaniu tego projektu. No ale dzisiaj widzę, że ta inicjatywa nie zyskała jeszcze odpowiedniego rozpędu. No i to oczywiście, myślę, że z punktu widzenia inicjatorów powinno ich martwić. A Aleksander Kwaśniewski powinien sam wystartować? Uważam, że Aleksander Kwaśniewski jest tym politykiem w Polsce, który może jeszcze zrobić wiele na arenie międzynarodowej, w Europie. Na pewno jego kandydatura spotkałaby się z dużym zainteresowaniem Polaków. Natomiast czy wystartuje? No to już jest jego decyzja. No nie chciałbym tutaj jakoś bardzo namawiać. A przydałby się w Parlamencie Europejskim? Na pewno. Dzisiaj już się przydaje. Ja jestem pod wrażeniem jego działań na Ukrainie razem z Patem Koksem. Uważam, że wykonują bardzo dobrą pracę właśnie z ramienia Parlamentu Europejskiego. Bardzo dziękuję. Pan Paweł Zalewski, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, był gościem poranka.